Cześć Simoneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o pewnej niemiłej sytuacji, która miała miejsce dzisiejszego czy nawet wczorajszego dnia. E no i trochę się do niej odnieść i dać takie moje oficjalne stanowisko. Otóż część z was pewnie wie, że miałem uczestniczyć w turnieju Ekstraklasa Games organizowanym przez EA Sports oraz przez Ekstraklasę i miałem reprezentować barwy Miedź Legnica. Otóż, no, jak słyszycie, jest to czas przeszły. Mówię, cały czas miałem, ponieważ wczoraj wieczorem dostałem telefon od Miedzi, że niestety są pewne problemy, że nie będę mógł ich reprezentować, ponieważ Electronic Arts zablokowała mój udział ze względu na Złamanie jakichś punktów regulaminu. Później, dzisiaj rano, dostałem oficjalnego maila, to znaczy został mi on przesłany przez Miedź, bo do Miedzi wpłynął oficjalny mail od jej. Dlaczego tak się stało? No i okazało się, że wraz z Ksenkiem, nie wiem czy z kimś jeszcze, zostaliśmy wykluczeni z tych rozgrywek ze względu na złamanie punktu regulaminu, który wam teraz przeczytam. Zresztą nie ma sensu go czytać. Macie w tym momencie na ekranie screena z tego maila. Chodzi o to, że po prostu reklamuje końsy. I teraz. Jeszcze bardzo dużo osób nie dotarło do tego momentu, a już zakładam, że w komentarzach napisali: 'Ha, dobrze ci tak, no, nareszcie i jej bardzo dobrze zrobiło. A wiecie co? A ja się całkowicie z tym zgadzam. Uważam, że ta kara jest zasłużona, uważam, że powinienem zostać zbanowany z tego turnieju, bo faktycznie no, regulamin jest regulaminem. I ja absolutnie rozumiem to, że jej e, nie chce mieć na, nie, nie chcę w jakiś sposób promować osób, które promują ich konkurencję. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie w ogóle, bo nie chciałbym poruszać w tym filmie temat sprzedaży końców. Jeżeli chcecie znać moją opinię odnośnie końcelerów. To gdzieś w tym miejscu pojawia wam się karta. Kliknijcie w nią. Tam jest filmik w którym wszystko opowiedziałem. Wydaje mi się, że filmik z którego jestem dosyć zadowolony. Bo tam mam wrażenie, że moje zdanie wybrzmiało dosyć dobrze. Tak czy inaczej. Tak naprawdę mam wątpliwości tylko co do jednej rzeczy. A mianowicie do równości. Ponieważ tak jak powiedziałem. Z tego co wiem tylko ja i Xenku zostaliśmy zbanowani. Natomiast w dalszym, dalszej części maila. I w dalszych punktach regulaminu jest napisane coś takiego, czyli żeby było równo, no ja powinienem zostać zbanowany, ale jednocześnie te wszystkie osoby, które kupowały końce na ten turniej, kupowały e, coinsy na to, żeby wzmocnić swój skład i biorą udział w tym turnieju już w ostatecznej fazie, fazie ligowej, również moim zdaniem powinny otrzymać bana na ten turniej, bo ja nie dostałem bana na konto. Ja nie dostałem bana, że nie mogę się zalogować do Ultimate Team. Tylko dostałem jedynie niemożliwość zagrania w tym turnieju, i uważam, że jeżeli robimy takie ruchy, to powinna gdzieś być sprawiedliwość i powinniśmy przestrzegać wszystkich punktów regulaminu. A to, że tak zostałem ja potraktowany. Nie boli mnie, ponieważ no, zasłużyłem na to, żeby zostać zbanowanym, ale osobiście od jej oczekiwałbym teraz sprawdzenia wszystkich kont, które będą się pojawiać w tym turnieju i wykluczenie również graczy, którzy nielegalnie zdobyli końcy yy, na to, żeby w tym turnieju po prostu zagrać i do tego turnieju się zakwalifikować. Co więcej, w piątek rozmawiałem również z przedstawicielem Ekstraklasy i zostałem zaproszony do Warszawy na rozmowę w ich siedzibie. Także no, wtedy pojadę. Wiem, że oni też przejęli się trochę tym, co powiedziałem, czyli tym, że ja się absolutnie zgadzam z tą decyzją, natomiast nie rozumiem, dlaczego ona dotyczy tylko dwóch graczy. Powiedzieli, że chcieliby, żeby turniej został przeprowadzony jak najbardziej fair, dlatego wezmą pod uwagę to, co powiedziałem, porozmawiają z jej oraz no zaprosili mnie na spotkanie. Nie wiem do końca, co na nim będzie się działo. Nie wiem też, czy będę mógł o tym nagrać film i z wami rozmawiać, bo możliwe, że to będzie po prostu poufne. Natomiast, jeżeli pozwolimy sobie na jakieś informacje, żeby przekazać je publicznie, to z pewnością pojawią się one na moim fanpage'u na Facebooku, bądź nagram o nich, właśnie film. Także reasumując, bardzo mi przykro, że o czymś takim dowiedziałem się przez pośredników. Wolałbym, żeby i jej ze mną też porozmawiało. Bardzo chciałbym, żeby się ze mną skontaktowali. Czy to jest możliwe, nie wiem. Ale jeżeli ktoś odpowiedzialny za marketing, PR, ten turniej, cokolwiek ogląda ten materiał, to naprawdę zapraszam do kontaktu, bo nie jestem osobą, która będzie wam narzekać przez telefon. Raczej pogada z wami konstruktywnie i wydaje mi się, że taka rozmowa może być ciekawa dla obu stron. Druga sprawa: absolutnie nie boli mnie dupa za przeproszeniem że nie będę brał udziału w tym turnieju rozumiem tą decyzję zgadzam się z nią Aczkolwiek oczekuję też takiego sprawiedliwego potraktowania reszty graczy, bo między innymi wzmocni to szanse graczy, którzy po prostu zakwalifikowali się do tego turnieju w sposób fair. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Eee, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że rozumiecie moje stanowisko. Na pewno nie jest to przyjemna sytuacja, ale wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy ją dobrze zrozumieć. Trzymajcie się na razie i piona.